Najpierw gospodarze przywitali, trzeba dodać, licznie zgromadzonych gości. Później odbyła się krótka prelekcja dotycząca obrzędów pasterskich, związanych z tak zwanym mieszaniem owiec. Bo właśnie dzisiaj w Koniakowie miało miejsce uroczyste rozpoczęcie sezonu wypasu owiec, na które zaprosiło tamtejsze centrum pasterskie. Pasterstwo na terenie Beskidów było zawsze. Potem ten czas taki, powiedzmy, tego okresu komunistycznego, że gdzieś powoli zaniknęło. 15 lat temu poznaliśmy się razem z mężem i oboje zdecydowaliśmy się, w zasadzie on podsunął taki pomysł, bo też tu już lokalnie myśleli jego koledzy, znajomi o owcach i podjęliśmy taką decyzję, że to nasze życie już będą wyznaczać tą drogę, naszego życia będą wyznaczać owce. Zaczęliśmy wtedy w 2003 roku i do dzisiejszego dnia to stado się tam rozrasta, rozrasta i bieda to opanować. Co roku coraz więcej i więcej i więcej, ale cieszymy się tym, dlatego że nie tylko jest to jakaś dla nas, nasze życie, ale również dla regionu jest piękno krajobrazu, zachowane polany. Także też znamy ten wpływ, który to ma na całą przyrodę, a też i dla turystów jest to jakieś tam atrakcja, czy mogą spróbować nawet tych serów prosto robionych z mleka, bez żadnych konserwantów, bez żadnych polepszaczy, tylko prosto z mleka, prosto tutaj w Koniakowie. Czyli co, sezon pasterski się rozpoczął, to teraz męża chyba nie będzie w domu. No i tak zawsze tak mówią, że tak się będę smucić, a ja się tak cieszę, jak mało kiedy, bo to już tak fajnie, jak czasem ten chłop na chwilę z domu pójdzie, na chwilę święty spokój. Jest to tak, w tradycji zawsze było do tego świętego Jana, czyli do 23 czerwca, że ten baca w zasadzie był tak jakby osobno na hali czy na szałasie i też w dzisiejszych czasach mamy tych owiec tak dużo, że nawet jeżeli gdzieś tam się pojawia w tym życiu rodzinnym, domowym, to wszyscy go ignorują, i dzieci, i rodzeństwo, i babcie, i dziadkowie, wszyscy go ignorują, nikt go tymi sprawami, że tak powiem, życia doczesnego nie zawraca mu głowy, pozwalamy mu do tego świętego Jana, żeby na tym szałasze tymi owcami zarządzał i sobie tam żył wśród gospodarstwa sałaśniczego. Bo teraz te owieczki są gdzie? Teraz wyszły na halę ochodzitą, natomiast jest ich dość spore stado, dlatego przechodzimy tutaj na różne hale i pod Grapy, i do Beskidu Żywieckiego, no i też oczywiście na naszą najpiękniejszą halę, na halę Baranią, która jest dla nas takim wyznacznikiem po prostu tej tożsamości, gdzie tam już w odosobnieniu całkowitym, gdzie rzadko kiedy dociera człowiek obcy, chociaż też już turyści znają, więc też tam nas odwiedzają, ale w to miejsce takie, gdzie tam naprawdę ta więź z tą przyrodą jest odczuwalna, także tam jest w połowie lipca, powinniśmy tam dotrzeć też. Pani mówi dość duże statko, ile tych owieczek jest? W tej chwili mamy od ponad 20 gazdów, właścicieli, ponad 1200 owiec. Swoich własnych mamy 450, natomiast właśnie to mieszanie, czyli zebranie tych owiec od różnych gazdów w jedno stado, w tej chwili ponad 20 gazdów przyprowadziło swoje owce. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zwłaszcza druga część uroczystości, ta najważniejsza. Kiedy to rozpalono watrę, pomieszano owce wokół moja, odmówiono modlitwę i okadzono stado. My chcemy pokazać, chcemy walczyć o to, żeby kultura nasza przeżyła, jaka by nie była w dzisiejszym świecie, ale żeby była żywą kulturą. I staramy się to łączyć właśnie co roku, wprowadzając nowe jakieś obrzędy, które znamy z historii, z tradycji, ale też współczesne wersje, żeby to bardziej przeżywać, żeby wszyscy przeżywali, żeby w tym mieli chociaż jakieś miałe właśnie takie duchowe doświadczenie niż właśnie festyn czy cokolwiek. To jak to jest z tym pasterstwem? No chociażby tutaj. Z pasterstwem dzisiaj tak jest, że no, to jest decyzja na sposób i styl życia. Jeżeli się ktoś zdecyduje, żeby właśnie chce tym żyć, no to nie idzie inaczej. Nie idzie tego udawać, ani nie idzie żyć na chwilę i żyć w świecie współczesnym takim gdzieś tam w mieście. Temu się trzeba poświęcić i na to trzeba tak się zdecydować w pełni. Mieszanie owiec było dużą atrakcją, zwłaszcza dla turystów, ale nie brakowało na tym wydarzeniu również mieszkańców gminy Istebna. Córka zachwycona owieczkami, że tak dużo i także... Bardzo nam się podoba. Podoba się bardzo. No, pierwszy raz jesteśmy, ale całkiem ciekawie. Fajnie. A pierwszy raz pani? Nie. Jestem z Koniakowa i jesteśmy tu zawsze. Na czym polega mieszanie oraz o tym, że pasterstwo to nie zabawa, a trudna praca, mówił Józef Michałek, wojewoda wołoski. Owce przychodzą od różnych gospodarzy. Musi być święto, musi być uroczyste,
rozpoczęcie wypasu, dlatego żeby każdy miał świadomość, że to nie jest zabawa. Że rozpoczynamy bardzo ciężką pracę, niezależną od pogody, od świąt, od okoliczności, od chorób. Owce codziennie o 4 rano muszą być dojone, o 5 wieczorem muszą być dojone. Wojewody Wołoskiego zapytaliśmy również o symbolikę. Ta symbolika ma przełożenie praktyczne. Nie moglibyśmy powiedzieć, co to takiego ta fujareczka na przykład na pastwisku. No często jest tak, że kiedyś faktycznie ten owczorzyk sobie przygrywał, owca słyszała, w związku z tym nie musiała podnosić głowy, by sprawdzać, czy tam jakieś niebezpieczeństwo się nie czai, w związku z tym lepiej się napasła. Albo dzwonek. Dzwonek, mówimy, odstrasza wszystko, co złe, nie, w tej symbolice. Dla owcy wielkim zagrożeniem jest żmija. A owce, jeżeli nie mają dzwonków, jest cisza. Jeżeli jest dzwonek, no to co? Żmija słyszy. Dzwonek wydziela drgania. W związku z tym ta żmija ma wystarczająco dużo czasu, żeby odejść. Także nawet taka sprawa ma swoje znaczenie. Na mieszaniu owiec się nie skończyło. W Centrum Pasterskim odbyła się prelekcja z pokazem klagania mleka oraz warsztaty obróbki runa owczego i wełny owczej. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Kapela Góralska. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.